W ostatnich dniach branżę szkolenia kierowców w Polsce obiegła wiadomość, jakoby Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Polsce zwróciło się do ministra infrastruktury z propozycją podniesienia stawek opłat za egzaminy. Argumentują to tym, że WORD-y nie mają pieniędzy. Tak w najkrótszym skrócie. I w tak największym skrócie ja mówię temu pomysłowi nie. Mówię stanowcze i zdecydowane nie. Po pierwsze, osoby, które uczą się jeździć i które przychodzą do WORD-u, aby zdać egzamin, nie mogą być źródłem dochodów. Nie mogą te osoby być źródłem dochodów dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. I trzeba z tą farsą wreszcie skończyć. Z farsą, którą to Stowarzyszenie Dyrektorów potwierdziło, że ta farsa w tym papierowym kraju naprawdę funkcjonuje. Te osoby mają być źródłem dochodów, ale ośrodków szkolenia kierowców. Tam oni przede wszystkim mają, ci ludzie, zostawiać swoje pieniądze. Do WORD-u mają iść tylko po to, żeby zostali rzetelnie przeegzaminowani. Jeżeli dzisiaj dyrektor WORD-u mówi, że egzaminy są za tanie, przez co on nie może spiąć dobrze budżetu, to czy ten człowiek wychodzi na osobę, która działa uczciwie? Czy możemy być pewni, że w takim WORD-zie będziemy rzetelnie przeegzaminowani? Mnie nasuwa się tylko jedno pytanie i jedna odpowiedź – nie. Bo ten człowiek chce przede wszystkim moich pieniędzy po to, żeby jemu się spiął budżet. No przykro mi, ale tak na dzień dzisiejszy to wszystko wygląda. Tak to niestety na dzisiaj wygląda i potwierdzają to sami dyrektorzy właśnie ową propozycją. To jest pierwsze dlaczego. Natomiast po drugie, to znowu ta propozycja potwierdziła, że system, który w naszym kraju obecnie funkcjonuje, również system płatności za egzamin, jest po prostu chory, że ten system trzeba jak najszybciej zmienić. Bo ten system prowadzi właśnie do patologii. Patologii, w której to patologii dyrektor WORD-u, chcąc spiąć budżet, opłacić swoich pracowników, opłacić flotę pojazdów, którą posiada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to przede wszystkim musi mieć pieniądze z egzaminów. No to jest chore, no mnie się w tym momencie normalnie nóż w kieszeni otwiera. No ten kraj jest po prostu postawiony na głowie. To jest kraj z papieru, już nawet nie z dykty. Tak nie może być, ten system musi się zmienić. Nie wiem, na jakim etapie są w Ministerstwie Infrastruktury prace nad zmianami w opłatach za egzamin. Natomiast wiemy, że miały się te kwestia tych płatności miała się zmienić. Pieniążki z opłat mieliśmy wnosić na konta bądź to urzędów wojewódzkich. Choć ja bym optował za tym, że powinno to być jedno konto, które wyznaczy Ministerstwo Infrastruktury. Czyli wpłacalibyśmy na konto Ministerstwa Infrastruktury pieniądze i później z potwierdzeniem dokonania owej wpłaty powinniśmy do wybranego przez siebie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego udać się na to, aby ustawić sobie egzamin. Kwestia tego, w jaki sposób te pieniążki obiegałyby poszczególne WORD-y,
no to już myślę, że ministerstwo by sobie z tym odpowiednio poradziło, czyli ośrodki, które przeprowadzałyby dużo egzaminów, po prostu tych pieniędzy dostawałyby z tej wspólnej puli więcej pewnie. Te, które tych egzaminów mają mniej, dostawałyby tych pieniędzy mniej. Oczywiście to znowu rodziłoby pewne pola do nadużyć, no ale nie przesadzajmy, no. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, co to znaczy mniej czy więcej, więcej egzaminów. No, egzamin przede wszystkim musi być przeprowadzony rzetelnie. Jeżeli egzaminatorzy nie byliby zatrudniani bezpośrednio przez WORD-y, co również miało się w tych propozycjach przy tej nowelizacji zmienić, mieli być zatrudniani przez wojewodów, to by było wręcz rozwiązanie idealne, aby egzaminator był zatrudniany przez wojewodę, powiedzmy, byłby zatrudniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną działającą przy wojewodzie, czy tam Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną. WORD-y byłyby instytucjami, które miałyby zorganizować w odpowiedni sposób egzaminy i egzaminatorzy po prostu byliby przez wojewodę wysyłani do właściwych ośrodków, gdzie mieliby przeprowadzić egzamin, za który ten egzamin osoba egzaminowana płaciłaby znowu pieniądze na konto innej instytucji, bowiem Ministerstwa Infrastruktury lub powiedzmy na konto marszałka województwa, czyli zupełnie inne instytucje nie mające ze sobą żadnych, można powiedzieć, no nie mających ze sobą większych powiązań, przez co można by powiedzieć, że tych nadużyć całkowicie byśmy wyeliminowali. Przez co do WORD-u, tak jak już mówię, trafiałyby pieniądze od odpowiedniej ilości przeprowadzonych egzaminów. Dyrektor danego WORD-u, który podlega marszałkowi, nie miałby de facto wpływu na egzaminatorów, którzy nie byliby jego pracownikami, wobec czego nie mógłby wpływać na nich i na jakiś tam sposób ich bezstronność do tego, w jaki sposób mają przeprowadzać egzaminy. I wtedy ten układ naczyń połączonych, który dzisiaj funkcjonuje, że dyrektor jest w stanie, że dyrektor wydaje polecenia, w jaki sposób mają się zachowywać egzaminatorzy, w jaki sposób egzaminować i tak dalej. Takim doskonałym przykładem z ostatnich miesięcy to była Łódź. Kto tam jest w miarę w temacie, ten wie, o czym mówię. Jakie ogromne naciski na tamtejszych egzaminatorów były, aby w określony sposób osoby egzaminować i do jakich później sytuacji to doprowadzało. I myślę, że trzeba tak naprawdę nad tym pracować. W ten sposób WORD-y nie będą zmuszone do odpowiednich zachowań, aby mieć odpowiednią ilość pieniędzy, które przyniosą osoby egzaminowane. Oczywiście sam fakt podwyżek cen egzaminów, ja się tutaj poniekąd z tym zgadzam, że te ceny powinny być inne. Ja uważam, że cena powinna być uzależniona od tego, do którego egzaminu podchodzimy. Osoba, która podchodzi, ale tutaj, aby to przeprowadzić, tak naprawdę potrzebna byłaby zmiana całego systemu szkolenia i egzaminowania w naszym kraju,
ale tak pokrótce przedstawię Wam, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, aby osoba, która podchodzi po raz pierwszy do egzaminu, płaciła mniejszą kwotę za ten egzamin, aniżeli osoba, która podchodzi do tego egzaminu na przykład po raz piąty. W ten sposób doprowadzilibyśmy tak naprawdę, czy zniwelowalibyśmy do zera pewnego rodzaju zarzuty pod naszym adresem, pod adresem instruktorów, że się rzekomo nie przykładamy do pracy, bo kogoś nie nauczyliśmy jeździć w ciągu 30 godzin. Nie da się każdego nauczyć w ciągu 30 godzin. To takie, że to jest takie samo powiedzenie, jakby Wam ktoś powiedział, że nauczę Cię doskonale mówić po angielsku w przeciągu godzin 10. Tak, są osoby, które w 10 godzin naprawdę są w stanie mocno pojąć język i w tym języku się porozumiewać, a są osoby takie, które będą miały 1000 godzin tego języka, a dalej będą na poziomie high i nie będą w stanie przeskoczyć tego poziomu dalej. I to samo mamy z prawem jazdy, z jazdą samochodem, z obsługą wszelakich maszyn. 30 godzin to jest pewnego rodzaju minimum. Ja uważam, że tak naprawdę to minimum powinniśmy znieść. Uważam, że idealnym rozwiązaniem byłby system angielski. System brytyjski, amerykański, jak tam kto go uważa. Czyli brak obowiązkowego kursu na prawo jazdy. Nie jestem zwolennikiem tego, aby uczyli Was rodzice, tam dziadkowie, znajomi, koledzy i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby każdy podchodząc do egzaminu nie musiał odbywać obowiązkowego kursu w pewnej ilości. Oczywiście, jeżeli taka osoba nie zdałaby pierwszego egzaminu, wtedy strzelam, że powinna wykupić kurs, powiedzmy, 30-godzinny. A po 5 godzinach powinna obowiązkowo, po 5 egzaminach niezdanych, powinna co 5 egzaminów, 5, 10, 15 i tak dalej, wykupywać obowiązkowy kurs w ilości na przykład godzin 10. Czyli w pewien sposób coś podobnego, co już kiedyś funkcjonowało, ale nie do końca. Bowiem do tego pierwszego podejścia nie nakładalibyśmy na osobę przystępującą do egzaminu obowiązkowej ilości szkolenia. Czyli chcąc iść na prawo jazdy, szlibyście do ośrodka szkolenia, instruktor z Wami ustaliłby, jaka byłaby Wam potrzebna ilość godzin do tego, aby do egzaminu podejść, i do tego egzaminu byście sobie pierwszego podchodzili. Gdyby się okazało, że do niego się nie da, nie ma takiej możliwości, to wtedy byście musieli przejść na przykład 30-godzinny kurs. Wobec tego tak Wam, jak i instruktorowi zależałoby na tym, abyście po tym pierwszym egzaminie uzyskali prawo jazdy. Abyście podeszli do tego egzaminu z niską opłatą, na przykład opłatą 100 zł bądź 140, jak to dzisiaj, a nie dość, że podejdziecie do tego pierwszego egzaminu, nie zdacie go, podejdziecie do egzaminu kolejnego, który już będzie po kursie 30-godzinnym, który w mojej ocenie powinien kosztować około, uwaga, 3000 zł. Taka powinna być cena kursu na prawo jazdy kategorii B. Bowiem uważam, że instruktor zarabiać powinien minimum 50 zł za godzinę swojej pracy. Wobec czego godzina jazdy powinna kosztować około 100 zł. Jedna godzina. Takie powinny, moi drodzy, być koszty.
Czyli kurs prawa jazdy kategorii B powinien kosztować około 3000 zł. I wtedy, idąc na taki 30-godzinny kurs, wywalacie 3000 zł plus opłata za egzamin powiększana, czyli na przykład o kolejne 140 zł. Czyli już nie płacilibyście 140 za egzamin, tylko 280. Wtedy, przychodząc do ośrodka szkolenia jako całkowity świeżak, instruktor tak naprawdę całe szkolenie dopasowałby typowo pod Was. Wiedzielibyście, czy jesteście w stanie podejść do tego egzaminu po 10 godzinach, po 20, może po 50. Zresztą sami byście optowali za tym, aby wypuszczono Was i dopuszczono Was do egzaminu dopiero w momencie, gdy będziecie Wy w 100% pewni, że jesteście w stanie sobie poradzić. Natomiast no cóż, na dzisiaj system mamy, jaki mamy. Wordy upominają się o Wasze pieniądze. A tym, że wordy upominają się o Wasze pieniądze, potwierdzają tylko to, co krąży gdzieś tam w kuluarach, z czym ja również się nie zgadzam i uważam, że są to zarzuty bezpodstawne pod adresem wordów. Ale niestety takimi zachowaniami, gdzie dyrektor mówi, potrzebuje więcej pieniędzy z tych osób egzaminowanych, tylko potwierdza, że im więcej egzaminów będzie niezdanych, tym będzie większa kasa, tym więcej pieniędzy zostanie w kasie WORD-u na koncie danego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Na dzień dzisiejszy tak to niestety, moi drodzy, wygląda i pewnie jeszcze dużo rzeki Wiśle upłynie, zanim cokolwiek zmienimy. Ale nie bójcie się, pracujemy nad tym i kiedyś to wszystko się zmieni. Powodzenia, hej!